Ja też rozpocznę od pewnej historii. Pewien człowiek był hodowcą. Był hodowcą. Czy wy też coś hodujecie? My razem z żoną, co my hodujemy? No, hodujemy tuję w ogrodzie. Ja jestem odpowiedzialny za przecinanie, bo trzeba wejść na ostatni szczebel drabiny. Ewy do tego nie dopuszczam. Ale gdybyście popatrzyli na te nasze tuje, to byście pomyśleli, że no, kiepski ze mnie hodowca, pełno dziur. Bo jak się coś hoduje, to trzeba przykładać troskę. Trzeba się też trochę na tym znać. A wy co hodujecie? Choćby rybki w akwarium, chomika, też trzeba się znać. Ale miałem rozpocząć od historii. Otóż pewien człowiek był hodowcą koni. Był najlepszym hodowcą koni na świecie. Przynajmniej tak myślał o sobie. Ale miał pecha. Trafiał na nie najlepsze sztuki. Słabe, chorowite. Wiele z nich padło. To znaczy te same konie w rękach innych hodowców miały się dobrze. Ale on miał pecha. Trochę jak ten żeglarz z wcześniejszej historii z łódkami. Wiele koni zmarnował, jednak nadal uważał siebie za najlepszego hodowcę na świecie. Wielu innych hodowców chciało mu pomóc, doradzić, skonsultować, ale nie chciał. Uważał się za najlepszego, jednego z najlepszych na świecie. Co byśmy doradzili takiemu hodowcy? O, przepraszam, nie ma potrzeby, bo jest najlepszym hodowcą na świecie. To ilustracja. My zajmujemy się tutaj duszą i duchem człowieka. Jak to jest z tym obiektywnym patrzeniem na siebie? Jak obiektywnie widzieć siebie? Jak dostrzegać prawdę o sobie? Będziemy to odkrywali w kolejnym odcinku Listu do Rzymian. Przeczytajmy pierwszą część. Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. To jest właśnie ten problem. Na początku pytanie, czy mamy przewagę? Ktoś myśli coś o sobie, że właśnie ma przewagę, że jest w czymś lepszy, najlepszy. Jak ten hodowca koni myślał o sobie, że jest w gronie najlepszych hodowców na świecie. Ale jest pytanie. Autor pyta, czy mamy przewagę? Czy aby na pewno ten obraz siebie, tego jaki jestem, jest prawdziwy? I autor odpowiada jak? Żadną miarą. Okazało się, że obraz był całkowicie błędny. Mimo, że człowiek był bardzo pewny siebie, że zna prawdę o sobie. Za tymi kilkoma słowami kryje się wielki problem, z którym mamy do czynienia. Problem polega na tym, że człowiek jest zbyt pewny siebie, swojego oglądu rzeczywistości, ma zbyt wielkie zaufanie do samego siebie, do swojego zrozumienia tego, co się z nim dzieje, do poznawania siebie, do diagnoz, jakie stawia. To nieprawdziwe poznanie siebie wynika z jednej konkretnej rzeczy, mianowicie z nieznajomości ludzkiej natury. Na naszą ludzką naturę, która dotyczy każdego z nas, składa się parę podstawowych problemów, które są naświetlone przez Boże Słowo. A więc popatrzmy na parę fragmentów Bożego Słowa, które odsłaniają prawdę o nas, o naszej naturze.
Pierwszy fragment niech pochodzi z listu do Hebrajczyków 12. Odłożywszy grzech, który nas łatwo zwodzi. Grzech, a więc ten bunt, nieposłuszeństwo wobec Boga, dowiadujemy się, że łatwo zwodzi. Jesteśmy istotami silnie podatnymi na zwiedzenie, łatwo oszukującymi samych siebie i dobrze jest to wiedzieć, że łatwo ulegamy zwiedzeniu, oszukiwaniu samych siebie. Następny cytat z Księgi Jeremiasza 17. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Któż jest głębi? Nasze serca są, okazuje się, przewrotne bardziej niż cokolwiek innego. To oznacza silną skłonność do racjonalizowania, czyli usprawiedliwiania siebie z najgorszych nawet wyborów. Taka jest prawda o nas. Następny cytat z Księgi Jeremiasza 11. Czego chce oblubienica moja w mym domu? Wypełniłaś swój plan przewrotny. Nasze serca mają skłonność, by snuć przewrotny plan. Serce pobudza umysł do pracy nad planem działania, ale ten plan jest przewrotny. W tym planie są pozornie dobre rzeczy, ale celem jest tak naprawdę realizacja pożądliwości. Drastyczny przykład, najdrastyczniejszy, jaki mi przyszedł do głowy. Dwoje ludzi umówiło się na wspólną modlitwę, ale skończyli w łóżku. Ich serca realizowały przewrotny plan. Umysł usprawiedliwiał kolejne kroki w stronę upadku. Bo co może być lepszego niż modlitwa? Ale dobrze jest wiedzieć, że nasze serca są podatne na takie rzeczy. Dalej w Księdze Jeremiasza czytamy. Każdy z was idzie za popędem swego przewrotnego serca, odmawiając mi posłuszeństwa. Czego się tutaj dowiadujemy? Przewrotność, która jest w naszych sercach, niszczy nasze posłuszeństwo Bogu. Jest w nas taka skłonność, by nieposłuszeństwo nazywać posłuszeństwem. Obecnie zżymamy się na przewrotne, pokrętne argumenty Putina, ale to przewrotne argumentowanie jest częścią starej natury człowieka. I ta skłonność jest w każdym z nas. No jak to? Przecież ja jestem posłuszny Bogu. Przecież ja, i tu następuje piękne uzasadnienie, ale jednak nieposłuszeństwa. Jak to w najbardziej skrajnych przypadkach. Tak? Przecież umówiliśmy się na modlitwę. Ale dlaczego w ogóle się umówiliście? Piękne uzasadnienie niedobrej drogi. Pewien dyrektor miał myśl, by umówić się z sekretarką na lunch, by jeszcze lepiej poprowadzić swoją firmę, ale był na tej mojej właśnie prezentacji i nagle go olśniło, a może wcale nie chodzi o mojemu sercu o prowadzenie firmy. No bo czy trzeba aż umawiać się na lunch? Ktoś powie, ale ja nigdy nie mam takich złych zamiarów. Wtedy można odpowiedzieć, czyżbyś był, czy była pierwszym w historii człowiekiem, który zna zamiary swojego serca. Bo Słowo Boże mówi, że ich nie znamy, że nasze serca nas łatwo zwodzą. I dobrze jest to wszystko wiedzieć. Wiedzieć, co Bóg mówi o właśnie naszej naturze, o naszych skłonnościach. Następny cytat z Księgi Jeremiasza.
Nawróćcie się więc każdy ze swej złej drogi, rzekli oni. Chcemy raczej pójść za swoimi własnymi przekonaniami. Każdy będzie postępował według popędu swego przewrotnego serca. Człowiek ma zazwyczaj takie przeświadczenie o sobie, że postępuje według jakichś swoich przekonań, że jest wierny swoim przekonaniom, ale Bóg pokazuje nam, że prawda jest inna, że idzie za popędami swojego serca i dorabia do nich swoje przekonania. Taką prawdę też Bóg objawia o nas, o naszej naturze. Bóg mówi, nawróć się, odwróć się od niszczącej drogi, ale człowiek odpowiada, ale ja postępuję według swoich przekonań, dobrych ideałów. To oznacza, że nie znasz swojej natury. Nasza natura dorabia przekonania, by ukryć popędy serca. I dorabia piękną teorię do jakichś tam ukrytych zamysłów. I wreszcie cytat z listu do Hebrajczyków 3, popatrzmy. Uważajcie, by nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Zwróćmy uwagę tutaj na słowo zatwardziałość. Zatwardziałość. Jesteśmy na coś wrażliwi, ale jeżeli nie reagujemy i nie odwracamy się od tego, z czasem przestajemy być wrażliwi. Nasze serce twardnieje. Jest to proces zwany popularnie gotowaniem żaby. Gdy wrzucisz żabę do wrzącej wody, ona natychmiast wyskoczy. Ale jeżeli wrzucisz ją do zimnej wody i powoli podgrzewasz, żaba nawet się nie zorientuje, kiedy zostanie ugotowana. I to jest jedna z lepszych ilustracji też naszej ludzkiej natury. Jeżeli nie reagujemy na małe sygnały, by odwrócić się od rzeczy, które nie podobają się Bogu, jeżeli to zracjonalizujemy, pokrętnie wytłumaczymy, a cóż, to taka mała rzecz, jest to tylko kwestia czasu, kiedy zejdziemy z właściwej drogi. Mówiąc obrazowo, zostaniemy ugotowani. To są skłonności w naszych sercach, które Bóg nam objawia, że z takimi problemami się spotykamy, ale jeszcze oprócz nich istnieją dwie siły, które starają się nas zwieść z właściwej drogi, o których mówi Boże Słowo. Inteligencja szatana jest zaangażowana, by nas zwieść. No i pewni ludzie aktywnie są w to zaangażowani. Takie są pokrótce siły, które tkwią w nas, w naszej naturze lub w naszym otoczeniu, by ściągnąć nas z dobrej drogi za Bogiem. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? O tym za chwilę. Wcześniej jeszcze parę szczegółów odnośnie tych skłonności, które są w nas. Wprawdzie nie możemy zobaczyć bezpośrednio naszego serca. Bóg mówi, że zakamarki naszych serc są przed nami zakryte, ale możemy zobaczyć coś w Bożym Słowie. Możemy poznać siebie przez pryzmat Słowa. Więc przeczytajmy kolejną część dzisiejszego fragmentu. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami. Ich usta pełne są przekleństwa i goryczy, ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach. Oto skłonności serca człowieka w szczegółach.
Popatrzmy na tych kilka cech. Pierwsza rzecz, nie ma rozumnego. A my czasami mamy skłonność uważać się za bardzo mądrych, no i dlatego też nie jesteśmy skłonni przyjmować uwag od innych. Ale jaka jest obiektywna prawda o nas? Nie ma rozumnego. A więc właściwym podejściem jest zdrowy krytycyzm wobec samego siebie i swoich racji. Gdy wydaje mi się, że mam rację, powinienem być trochę podejrzliwy wobec tego swojego przekonania. Patrzeć na to, że rozumiem, z lekkim przymrużeniem oka. Dalej czytamy, nie ma kto by szukał Boga. Mam przekonanie o sobie, jak to Bóg jest dla mnie ważny, jak bardzo mi zależy na Nim. No i do tego może mam staż, już tyle lat naśladuję Chrystusa. Kto mi może jeszcze powiedzieć coś, co powinienem poprawić? Ale prawda jest taka, że to Bóg mnie znalazł, dotknął mojego serca i nie ma w tym żadnej mojej zasługi. To mi się tylko tak wydaje, że tak bardzo sam z siebie szukam Boga. Bez działania Boga gdzieś tam w sobie jestem jednak obojętnym draniem. Tak można kolokwialnie powiedzieć. Skłonności serca człowieka, to poznajemy. Dalej czytamy w wersie 12. Wszyscy się zepsuli. Zepsuli. To słowo oznacza bezużyteczność, nieprzydatność dla Bożych zamiarów. Mnie może się wydawać, że jestem taki niezastąpiony. Wszyscy powinni dziękować mi za to, co robię. Ale prawda jest taka, że bez łaski Boga nie ma ze mnie żadnego pożytku dla Bożego Królestwa. Tak jak radzi Paweł Apostoł w jednym miejscu, jeżeli zrobicie wszystko, co do was należy, powiedzcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Jest to zdrowa ocena siebie. Wszystko, co dobre, jednak jest dziełem Bożej łaski. Dalej czytamy w wersie 13, ciekawe określenie naszej natury. Grobem otwartym jest jej gardło. Co to jest otwarty grób? Mam nadzieję, że nigdy się z tym nie spotkaliście. Idziesz przez cmentarz i nie zauważasz, że ktoś ukradł płytę z grobu. Wpadasz do grobu i się mocno uszkadzasz. Takim obrazem się też Jezus posługiwał. Ale co ten obraz oznacza? Pewnych ludzi lepiej nie spotkać na swojej drodze, bo może mogą nam mocno zaszkodzić. Ale to właśnie jest prawda o mojej naturze. Mogę myśleć o sobie, jaki to jestem przegość, że wszyscy powinni brać ze mnie wzór, ale lepiej być krytycznym i czuć się zależnym od Boga, więc zwrócę się raczej do Boga o ratunek, by czynił mnie dobrym wzorem dla innych. Ale jeżeli tym wzorem się stanę, no to będzie też łaska Boża, a nie coś ze mnie. Idziemy dalej przez te niezwykłe określenia naszej ludzkiej natury i czytamy dalej, językiem knują zdradę. Ktoś powie, ja bym nigdy nie zdradził. Trochę jak Dawid z czasu przed upadkiem z Batszebą, rozpisywał się wtedy w psalmach, jakim to jest wiernym człowiekiem, ale zaczął inaczej śpiewać po swoim upadku. I zobaczył, że i w jego sercu jest zdrada i bardzo potrzebuje pomocy Boga.
Oczywiście my nie musimy przejść tego samego, co on, żeby zobaczyć prawdę o sobie. Wystarczy, że posłuchamy Bożego Słowa, tej informacji o nas, że zdrada, niewierność są częścią naszej starej natury i w nas gdzieś tam się gnieżdżą. Zdrada gnieździ się w sercu każdego człowieka. Jak każdy, to każdy. Trochę pokory nie zawadzi. Dalej w wersie 13 czytamy kolejne określenie ludzkiej natury. Jad żmijowy pod ich wargami. Kto jak kto, ale ja jestem w porządku. Nic złego o nikim nie powiem. No jak już, to z troski. Ja bym nigdy nie wrobił kogoś na swoją korzyść. Jednak skłonność serca jest skłonnością serca. I jest to skłonność w kierunku jadu, jak taki obraz tu został użyty. Gdy mogę trochę poprawić swój obraz na tle innych, przekierować coś na swoją korzyść, puszczę parę negatywnych wiadomości o niektórych ludziach, oczywiście z troski. No, dobrze jest znać tą przewrotną skłonność swojego serca. No, popatrzymy jeszcze na dwa określenia z tych, które tutaj są. Następne w wersie 14. Usta pełne przekleństwa i goryczy. Jaki problem w sercu stoi za przekleństwem i goryczą? Jaki problem w sercu stoi za tym, że człowiek jest właśnie pełny narzekania i goryczy? Niewiara. A potem szukanie winnych poza sobą. To jest skłonność naszych serc. Zamiast zaufać Bogu i wyrazić to posłuszeństwem, oddaniem, serce człowieka ucieka do szukania winnych i wtedy nawet Bóg jest niesprawiedliwy i niewierny, bo nie dał mi tego, czego go tak bardzo prosiłem. Ale przyczyna jest zawsze ta sama. Nie zaufałem i nie oddałem. Jednak serce będzie zawsze szło w zaparte i szukało winnych poza mną. Warto znać tą skłonność swojego serca i mieć też trochę autokrytycyzmu. Przyglądamy się cały czas przez te okulary, jakie są skłonności serca człowieka po upadku. Jakie są skłonności, które są w naszej naturze i dotyczy to każdego z nas. I wreszcie jeszcze jedno określenie w wersie 16. Zagłada i nędza na ich drogach. Człowiek chętnie obwinia innych za swoje niepowodzenia, za własny stan. Wszyscy są winni, tylko nie on. Ale prawda jest taka, że przyczyną jest moja postawa niezależności od Boga, która zawsze ostatecznie prowadzi do jakiejś nędzy i zagłady. Człowiek narzeka, obwinia system, obwinia gospodarkę kraju, ale przecież Bóg obiecał, że będzie działał, gdy będziemy czuli się zależni od Niego i przeprowadzi nas zwycięsko przez wszystko. Niezależnie od sytuacji. Gdy Mu zaufamy i będziemy Mu posłuszni we wszystkich wymiarach, w których On nas wzywa do posłuszeństwa, to On się o nas zatroszczy. I żaden kryzys nie jest Mu straszny. Tak naprawdę klucz do pomyślności jest w naszych rękach. Ale w naszej starej naturze jest skłonność do niezależności. No i dobrze jest o tym wiedzieć. Potrzebne jest trochę pokory, samokrytyki i robienie tego, co Bóg mówi, że warto robić.
Ta cisza świadczy o tym, że jesteście pod takim samym wrażeniem jak ja, kiedy Bóg przedstawia nam prawdę o nas. Bóg objawił coś o skłonności naszych serc, o naszych problemach. Bóg coś mówi, mówi, ale my też mówimy, bo wiemy lepiej, więc mówimy. Jak rozwiązać ten problem? Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga. Bóg mówi, jak się sprawy mają, jakie mamy problemy w sobie, ale my też mówimy. Mówimy, no, że myślimy to, a to. Co warto z tym zrobić? Jedno słowo. Zamilknąć. Czyli uznać, że Bóg ma rację. Zamilknąć. Przestać mędrkować, wymawiać się od winy, zrzucać tą winę na innych. Warto uznać, że jest tak, jak Bóg mówi, że jest. Ale nie jest to łatwe. Raczej bardzo trudne. Bo jak mamy my ludzie poradzić sobie z tak wielkimi problemami, mechanizmami, które w nas działają? Podatność na zwiedzenie, przewrotne serca, gotowanie żaby. Do tego szatan jeszcze aktywnie działa, by nas zwieść i niektórzy ludzie. Więc jak mamy poradzić sobie z tą naszą starą naturą? Z tym, co nas tak łatwo zwodzi. Co jest potrzebne, by poradzić sobie z tak wielkim przeciwnikiem? Jest jeden wspaniały sposób, który Bóg przewidział, chociaż nasza pierwsza reakcja może być różna. Popatrzmy, list do Hebrajczyków 13. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi. Jakie jest rozwiązanie? Potrzebne jest, by ktoś nad nami czuwał, a z naszej strony potrzebna jest postawa otwartości na to czyjeś kierunkowanie, nazywana tutaj wprost jak postawą posłuszeństwa. Przecież wiara to zaufanie, które wyraża się w posłuszeństwie. To, czy naprawdę jesteśmy wierzący, weryfikuje się ostatecznie przez posłuszeństwo Bogu, ale ujawnia się ono też wobec ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze. Potrzebujemy, by ktoś nad nami czuwał i nas korygował. Wielkim paradoksem jest to, że we wszystkich innych dziedzinach życia podążanie za wskazówkami przewodnika jest czymś jak najbardziej normalnym i oczywistym, ale w duchowej dziedzinie tak łatwo obruszamy się, gdy ktoś nas kierunkuje, oburzamy się, że to nie jest przecież jakaś szkoła, chociaż tak naprawdę to jest szkoła i to najważniejsza. Powinno to być dla nas równie normalne, jak w innych dziedzinach życia. Dlatego w naszej wspólnocie mówimy, że wśród tych kwalifikacji ucznia Chrystusa jest również ta gotowość uczenia się. Jest to więc konkretny cel, który warto sobie postawić, taki wyraźny, ostry cel. Wzrastać w gotowości uczenia się. A wśród tych rzeczy, których uczymy się w tej Bożej szkole, są też więzi z innymi ludźmi. Jezus dotyka
tej dziedziny naszego życia, jaką są więzi z innymi. Bóg stworzył nas dla więzi i wśród nich jest rodzaj więzi szczególnie przydatny, by być uczniem, by być bezpiecznym wobec swojej natury. W zasadzie niezbędny jest to przyjaźń, ale model przyjaźni, który szczególnie sprzyja zobaczeniu prawdy o sobie, model, jaki pokazał Jezus wobec swoich uczniów, jest to przyjaźń ukierunkowana. Ktoś jest mentorem, ktoś jest podopiecznym. A więc przyjaźń z wyraźnym zwrotem, kto się od kogo uczy. Taka przyjaźń ma pewne niezbędne cechy. Jedną z nich jest otwartość, gdzie w zakresie różnych problemów życia rzadko pomyślimy, to jest moja osobista sprawa, jeżeli w ogóle. I w takich właśnie warunkach, jakie Bóg przewiduje, możemy zwyciężać nad swoją naturą, możemy odkrywać prawdę o sobie i wszystkie potrzebne rozwiązania, by nie dać się zwieść naszemu sercu, szatanowi, innym ludziom. Gdy będzie przyjaźń, taka jak została opisana, będzie z naszej strony pozytywne reagowanie na korekty, bo będziemy wiedzieli, że ktoś się o nas troszczy i bez tego nie mamy szans. Jesteśmy ugotowani. Czasami przyjęcie takiej przyjaźni nie jest łatwe. Gdy patrzymy na te słowa, bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, to możemy mieć negatywne konotacje, prawie wojskowe, oburzenie. Czy to jest jakieś wojsko? No teraz się dowiem, co jeszcze mam nie robić. Jednak prawda jest taka, że rzeczy, do których jesteśmy zachęcani, w większości są nie tylko pozytywne, ale wręcz wspaniałe. Korekta ze strony przewodnika posłanego przez Boga dotyczy przede wszystkim rzeczy wspaniałych, które są możliwe. Dotyczy na przykład naszego obrazu siebie i bardzo często jest to wyciąganie nas za uszy ze zbyt niskiej samooceny. Ja na przykład, może własny przykład tutaj będzie pomocny, może nie uwierzycie, znając mnie dzisiaj, ale miałem w przeszłości bardzo, bardzo niską samoocenę z wielu powodów. Bóg dopuścił pewne okoliczności zdrowotne w dzieciństwie, przez które uczył mnie już wtedy pokory, ale produktem ubocznym też była bardzo niska samoocena, która mocno na mnie ciążyła i determinowała moje życie. Na przykład sprawiła, że bardzo się dziwiłem, że dostałem się na studia. No jak to ja? I dostałem się na studia. Albo że moja przyszła żona dostrzega we mnie coś wartościowego. No, miłość jest ślepa. Taki był mój stan. Ale Bóg, posługując się innymi ludźmi, przede wszystkim moim mentorem, którego postawił na mojej drodze, wyciągnął mnie za uszy z tej niskiej samooceny przez rozmaite korekty myślenia. W jaki sposób, to już nieraz opowiadałem. W każdym razie za tymi wieloma korektami poszedłem i one spowodowały wielką różnicę w moim życiu. Jaką ścieżką to życie pobiegło. Bez tego raczej nie byłoby nas w Bielsku. Chodzi mi o pokazanie, jaką różnicę wprowadza w nasze życie to, że całym sercem zastosujemy tą Bożą dyrektywę, która jest właśnie w tym wersie. Bądźcie
posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi. Z tego powodu mówimy w naszej wspólnocie, że warto być osobiście przed kimś odpowiedzialnym. Przeciwną postawą jest wybijanie się na niezależność, by nie być przed nikim odpowiedzialnym, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Będę słuchał oczywiście tylko Boga, żadnego człowieka. Może to brzmieć atrakcyjnie, ale jak patrzymy na to przez pryzmat Bożego objawienia, to oznacza kłopoty. Bez tego nie rozwinę się do pełni potencjału. Dlatego, że Bóg tak nas stworzył, że nie posiadamy wystarczających zdolności, by samemu uruchomić swój potencjał. Potrzebujemy, by ktoś nad nami czuwał, przyglądał się naszemu życiu, ponieważ jest tak wiele sił, które ściągają nas z tej najlepszej drogi. I to oznacza czasami stawianie niełatwych wyzwań przez tych, którzy się nami opiekują. I to stawianie wyzwań jest niezbędne, by budować uczniów. Bez tego po prostu nie ma budowania uczniów. Ale tu trzeba znowu powiedzieć, że we wszystkich innych dziedzinach stawianie wyzwań jest normą, w rodzinie, w pracy, w szkole, w sztuce, w sporcie. Bez nich rozwój po prostu się odbywa umownie 10-krotnie wolniej. Więc i tutaj jest rzeczą normalną i potrzebną. A więc tego potrzebujemy, aby poradzić sobie z naszą naturą, która jest, jak widzieliśmy, nieciekawa. Ale skoro potrzebujemy tych wyzwań kierunkowania, to kto kogo powinien kierunkować? Oczywiście nie każdy każdego, ale tak można powiedzieć, prowadzący grupę wobec podopiecznych. A w sytuacji, kiedy prowadzący nie ma wystarczającego autorytetu, potrzebuje powołać się na autorytet inny, na przykład w przywództwie wspólnoty. Dlatego argument, który może czasami się pojawiać, nie przyjmę od ciebie wyzwania, bo nie masz u mnie wystarczającego autorytetu, jest nielogiczny, bo za tym wyzwaniem stoją też inne autorytety. To nie jest pomysł tego lidera, ale coś więcej. Więc tak naprawdę wybór jest tylko między dwoma opcjami. Przyjmuję wyzwanie albo nie przyjmuję wyzwania, bo nie chcę go przyjąć. Tak, buntuję się przeciwko Bogu. Bóg mówi to, ale ja zrobię po swojemu. Wtedy wszystko zostało nazwane po imieniu. Człowiek ma zawsze jakieś zdanie o sobie, że idzie dobrą drogą, ale jest zawsze pytanie, czy wyobrażenia odpowiadają rzeczywistości, bo działają mechanizmy, które dzisiaj poznaliśmy, które sprawiają, że bez pomocy drugiego człowieka, które pomoże mi zobaczyć siebie, no mój obraz sytuacji jest mocno nieprawdziwy. I każdy z nas może sobie zadać przy tej okazji pytanie, gdzie bym dzisiaj był czy była, gdyby nie działanie Boga przez pewnych ludzi, którzy udzielili mi pewnych korekt, ukierunkowania. Mam nadzieję, że wielu z nas, może nawet wszyscy, skorzystamy z tej drogi, którą Bóg przygotował, by wybronić nas przed tą naszą starą naturą. Pozwólcie, że się teraz pomodlę, aby rzeczywiście tak było. Ojcze, dziękuję Ci za to, że nie musimy chodzić w ciemności, jeśli chodzi o to, kim jesteśmy, jakie mamy problemy,
W Twoim Słowie mamy wszystko jak na dłoni. Dziękuję Ci, Ojcze, za Księgę Jeremiasza, w której chyba najwięcej właśnie pokazałeś ten problem przewrotności serca. Dziękuję Ci, że pokazujesz nam też rozwiązanie. Dziękuję za to, że tą naszą wspólnotę w ten sposób ukształtowałeś, że możemy czuwać jedni nad drugimi, możemy sobie nawzajem pomagać. Proszę, aby każdy z nas w naszej wspólnocie mógł z tego skorzystać i iść drogą zwycięską, nie doświadczyć tego ugotowania jak żaba przez małe jakieś tam kolejne odstępstwa. Proszę, aby to wszystko mogło u nas działać, funkcjonować, byśmy chwalili Ciebie naszym życiem, które przynosi Tobie chwałę. Pokazałeś nam dzisiaj, Ojcze, że to dobro, którego doświadczamy, nie jest z nas. To nie my jesteśmy jacyś wspaniali, lepsi. My jesteśmy, jacy jesteśmy, ale dziękuję za Twoją wielką przychylność, działanie, Twój plan i za Kościół, który ma ostatecznie pokazać Twoją mądrość. Tak można by jeszcze długo rozmawiać z Bogiem, ale no właśnie, na początku był ten obraz hodowcy koni, który był najlepszy na świecie, tak myślał o sobie. To też pewnie ten przykład zostanie, więc mam nadzieję, że będziemy takimi dobrymi hodowcami, którzy nie myślą o sobie, że już wszystko wiedzą, że jednak potrzebujemy tej porady ze strony innych. No i to takie ciekawa wizja przyszłości, taki cel, byśmy byli ludźmi otwartymi na to, by ciągle się uczyć, ciągle ścigać to podobieństwo Chrystusa i nigdy nie być zadowoleni z tego, co już osiągnęliśmy, czego Wam i sobie życzę.